Zacznę od tytułu mojego wystąpienia. Gdy pół roku temu profesor Jerzy Eisler zaproponował mi wygłoszenie referatu pod tytułem Społeczeństwo Polskie Późnego Gomułki, nie potrafiłem mu odmówić, choć nie jestem pracownikiem IPN-u. Szybko jednak uświadomiłem sobie, że przygotowanie takiego eseju jest ponad moje siły, tym bardziej opowiedzenie w jednym referacie o strukturze społecznej, obowiązujących wówczas systemach wartości, postawach i nastrojach, ruchliwości społecznej we wszystkich grupach społecznych i zawodowych. To wszystko musiałbym przeprowadzić w kategoriach bardzo ogólnych. W związku z tym pozwoliłem sobie za wiedzą profesora Eislera zmienić tytuł mojego dzisiejszego wystąpienia na następujący. Społeczeństwo polskie lat 60. między małą stabilizacją a małą destabilizacją. Na początek pozwolicie Państwo, że zacytuję fragment Tadeusza Różewicza. Jednocześnie proszę o wybaczenie, że nie będzie to aktorska deklamacja. Ten fragment. Ona, można wstąpić, on, można wystąpić, ona, można się oburzyć, on, niezbyt głęboko, ona, można wypić kawę, oboje, zakłada się nogę na nogę. On, a wiesz, boję się trochę, że mogę to stracić. Ona, co? On, no właśnie, to nic, boję się o to, że mogę stracić to nie, coś niecoś. Oboje, naszą małą stabilizację. On, że mogę stracić to wstawanie z łóżka. Ona, to kładzenie się do łóżka. Ona i to leżenie w łóżku. Pracę, mój stosunek do pracy i stosunek przyłożonego do mnie. Dalej. Ona, boję się troszkę, że mogę stracić to mieszkanie. On i obiad, które są raz lepsze, raz gorsze i ciebie. Oboje. I twoje, i moje, i nasze. On, w pewnym sensie poglądy. Dalej znowu. Oboje, nasza mała stabilizacja może jest snem tylko. On, ale tak naprawdę, tak w głębi wierzę, że wszystko jednak się jakoś ułoży. Ona, i będzie można odetchnąć. On, z drugiej strony jednak coś mnie nurtuje. Ona, od przebudzenia do zaśnięcia. On, nasza mała stabilizacja może jest snem tylko. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to strach i lęk bohaterów. Druga myśl związana jest z pytaniem, które pada. Nasza mała stabilizacja może jest snem tylko. No właśnie, jak to było z tą małą stabilizacją lat 60.? Czy była jawą, czy snem? Charakterystyczne, że obok odwilży Ehrenburga, tylko dramat Różewicza, świadkowie albo nasza mała stabilizacja, do tego stopnia wyrył się w naszą historyczną świadomość, że okres panowania Władysława Gomułki bywa nazywany właśnie małą stabilizacją. W naukach społecznych i historycznych pod tym pojęciem rozumie się. Okres inny od stalinowskiej burzy i naporu, inny od gierkowskiej przyspieszonej industrializacji. Okres ten charakterystyczny jest jako czas stabilizacji systemu po okresie październikowego buntu, stagnacji gospodarczej i społecznej, złagodzenia, już nie wyrywa się ludziom paznokci, osłabieniu ulegają pretensje do sterowania życiem jednostki, aż od narodzin, aż do śmierci. Wreszcie mówimy o małej stabilizacji w kontekście konformizacji. Łączy się ona właśnie z procesem społecznej konformizacji i przystosowania. Następuje zwycięstwo fatalistycznego myślenia, że już nic się nie zmieni, że nie ma już co czekać na trzecią wojnę światową. Łączy się również mała stabilizacja z traktowaniem systemu, jak zwracała Hanna Świda-Zięba, jako naturalnej scenerii życia. Ta zmiana wobec systemu wynikała z tego, że po 56 uległ on częściowej liberalizacji, złagodnią. Z upływem czasu ludzie się przyzwyczajali i zaadaptowali do bardziej znośnych realiów systemu. Zwyciężyło przekonanie o bezalternatywności istniejącego układu, na którego straży stało radzieckie imperium. Następował więc proces przyspieszonej wewnętrznej konformizacji. Co prawda buntowano się przeciwko pewnym elementom systemu, ale znikła wrogość wobec niego jako całości. Członkowie partii przestają być traktowani przez bezpartyjnych jako zadżumieni, jako obcy, z którymi rozmowa grozi donosem do SB. Słabnie również rewolucyjny etos aparatu. Szeregi prawdziwych komunistów topniały, chociaż praktycznie nigdy nie były specjalnie liczne. Aparat partyjny ery Gomułki w niczym już nie przypominał pokolenia, które ze śpiewem na ustach budowało nową Polskę. Zacytuję fragment Trakowskiego. Coś niedobrego dzieje się w naszej partii. Przede wszystkim znika ideowość, masowo toruje sobie drogę
cynizm i tumiwisizm. Posługując się pojęciem małej stabilizacji, możemy tłumaczyć społeczną apatię, ucieczkę od działalności publicznej, brak masowych wystąpień antysystemowych, milczenie niemałej części robotników w marcu 1968 roku. Mała stabilizacja jako paradygmat jest użyteczna także do tłumaczenia wyników wyborów. Zacytuję. W 1965 roku wziął udział według Wydziału Organizacyjnego 97,2 uprawnionych do głosowania, w 1969 98,1%. Korzystało z zasłon. W 1965 15,5%, w 1969 10,8%. Czy jednak termin mała stabilizacja dostatecznie opisuje rzeczywistość lat 60.? Czy posługując się nim, coś nam nie umyka? Moim zdaniem w jakiejś mierze wydaje się dysfunkcjonalny dla wyjaśnienia przyczyn marca 68 i grudnia 70. Bardzo często w pracach historycznych możemy znaleźć właśnie duże fragmenty o małej stabilizacji, a później pisze się o marcu 68 czy grudniu 70., a przecież korzenie tych miesięcy były znacznie głębsze. Czy zatem nie powinniśmy poszukać nowego paradygmatu opisującego lata 60? Proponuję, to jest hipoteza na razie, pojęcie mała destabilizacja. Przez małą destabilizację rozumiem wszystkie konflikty, napięcia i społeczne lęki, których nagromadzenie moim zdaniem uzasadnia użycie tego terminu. Nie chcę przez to powiedzieć, że stawiam znak równości między epoką stalinowską a latami 60. Oba okresy miały swoją specyfikę, innymi charakteryzowały się zjawiskami i procesami przy wielu podobieństwach wynikających z ciągłości systemu. Nie bez przyczyny mówię o małej, podkreślam małej destabilizacji. Pozostaje faktem, iż po 58 roku nastąpiło wyciszenie społecznego niezadowolenia. Nie przybiera ono już tak masowych form jak w 56 czy 57 roku. Na przykład z danych same raporty MSW wskazują, że zanikają ostre formy terroru politycznego w latach 60. Na przykład spadła liczba opozycyjnych grup, zwłaszcza młodzieżowych. W 1963 roku było ich jeszcze 60. W 64 8, w 65 7. Niemniej postaram się wykazać, że poziom społecznych lęków, poczucia frustracji i niezadowolenia był na tyle wysoki, że trudno mówić o małej stabilizacji. Ze względu na brak czasu i stosunkowo dużą naszą wiedzę na ten temat pominę moim zdaniem najważniejszy, największy konflikt lat 60., w którym zaangażowane były po obu stronach setki tysięcy ludzi, a mianowicie konflikt państwo-kościół, którego apogeum nastąpiło w 1966 roku. Nie umówię także napięć pomiędzy opozycyjnie nastawioną grupą inteligencji i społecznością akademicką a władzą, konflikt zakończony wydarzeniami marca 68. Skupię się tylko na jednym rodzaju napięć i związanego z nim społecznego niezadowolenia, konfliktami na tle ekonomicznym. O panikach związanych z zagrożeniem wojny pisałem niedawno w Polityce. Powiem tylko, że w latach 60. były przynajmniej cztery wielkie paniki związane z przewidywanym wybuchem wojny. Było to w roku 1960, 61, 62, 68 i 68, 67 i 68 w związku z inwazją na Czechosłowację. Można jeszcze dodać rok 69 i wojnę, czy konflikt chińsko-radziecki. Ponadto odnotowuję kilkadziesiąt lokalnych panik, fal strachu, które opanowały miasta, powiaty czy nawet całe województwo. Warto dodać, iż w całym okresie lat 60. utrzymywał się bardzo wysoki poziom strachu przed Niemcami. I podobnie jak w okresie stalinowskim, raporty partyjne i MSW z tego czasu donosiły o wstrzymywaniu prac polowych, unikaniu modernizacji gospodarstw. Już choćby z tych powodów należałoby bardziej mówić o okresie małej destabilizacji niż małej stabilizacji, przynajmniej dla ludności ziem zachodnich i północnych. Dużych podwyżek w latach 60. było co najmniej 5,
Bardzo wiele było tak zwanych cichych podwyżek. Bardzo ważna była podwyżka cen opału i energii elektrycznej w kwietniu 1963. W tym samym roku we wrześniu była podwyżka artykułów spożywczych. W 1966 o 75% zdrożały soki, ryby o 100%, papierosy, podwyżka mięsa z 1967 roku. Kolejna podwyżka, podwyżka alkoholu w 1969 roku. Ciche podwyżki poprzez wprowadzanie nowych asortymentów lub opakowań. Na przykład rosło w ten sposób mięso. Na przykład mięso wołowe było wcześniej w cenie 36 zł za kilogram. To jest podwyżka z 1965 roku. Wprowadzono gatunek ekstra w cenie 45 zł. Podobnie rosł chleb, ceny chleba. Puszek mięsnych, no bardzo wielu produktów. Różnica w cenie opału, gazu i energii elektrycznej między 1960 a 1965 wyniosła 197%. W tym samym czasie mleko i jego przetwory zdrożały o 109% między 60 i 65. Czynsz i świadczenia o 136%, towary konsumpcyjne o 102%, usługi o 112%. Na przykład cena jabłek w handlu uspołecznionym wzrosła o 181%. W efekcie podwyżek pod koniec 1965 koszty utrzymania w porównaniu do 1960 roku ogółem wzrosły o 111%, a wzrost cen artykułów żywnościowych był jeszcze wyższy i wynosił 112,5%. Główna przyczyna wzrostu utrzymania wynikała z podwyżek cen detalicznych na artykuły konsumpcyjne i usługi. Jak czytamy w jednym z opracowań MSW z 1965 roku, cytuję, wskaźniki kosztów utrzymania podawane w statystykach, rozumiem, że chodziło to o rocznik statystyczny GUS-u, nie ujmuje obciążeń ludności m.in. z tytułu wprowadzania kaucji mieszkaniowych, opłat za wyposażenie sanitarne oraz droższe budownictwo spółdzielcze. W związku z tym można powiedzieć, tak wynika z moich badań, że te podwyżki, ta sytuacja gospodarcza, to w sumie bardzo biedne życie lat 60. powodowało narastanie albo ciągłe trwanie, może raczej tak powinniśmy powiedzieć, niezadowolenia społecznego związanego z sytuacją bytową. Można powiedzieć, że te nastroje niezadowolenia są permanentne. Ja mogłem przytoczyć setki przykładów raportów MSW i Wydziału Organizacyjnego za cały okres lat 60., wskazujące, że ciągle czegoś brakuje i ludzie są ciągle niezadowoleni. No zacznijmy od roku 59. Województwo poznańskie. Brak zaopatrzenia w mięso wywołuje wśród ludności województwa poznańskiego duże niezadowolenie i komentarze. Zdaniem wielu artykuły w prasie wyjaśniające trudności nie odzwierciedlają istoty ich przyczyn i tak dalej. Rok 60. W Radomiu, na terenie miasta Radomia ma miejsce wzmożony wykup cukru. To nie był kryzys związany ze strzeleniem U2, tylko to jest marzec 60. roku. Rok lipiec 60. roku. Komitet Miejski Elbląg informuje, że 30 czerwca w godzinach rannych rozeszły się w mieście pogłoski o mającej rzekomo nastąpić z dniem 1 lipca wymianie waluty. W związku z tym zaobserwowano wzmożony ruch w sklepach. Obroty w tym dniu wzrosły o 30%. Wykupywano szczególnie takie artykuły jak cukier, materiały wełniane oraz biżuterię. Zanotowano również wzmożone wpłaty na PKO itd. Kryzys kubański. W całym kraju ludzie rzucili się do sklepów, wykupywali dokładnie wszystko. Od zapałek po denatura, prawda, i wódkę. Biuro W przejęło wówczas, jak zwykle, czytało listy prywatne. Dwa przykłady z tych listów. Nadawca z Warszawy pisał do Łodzi. Dzisiaj znowu zaczęła się panika z wojną. W Warszawie zaczyna się wykupywanie wszystkiego, co da się zjeść ze sklepów. Czuję, że w najbliższym czasie dostanę wezwanie do wojska. Inny list, moim zdaniem bardzo charakterystyczny. Całe życie w tej Polsce ludowo-komunistycznej jest obrzydliwe. Wieczne tylko troski i walka nieomal o zdobycie żywności. Przez 2 miesiące nie mieliśmy zupełnie żadnego mięsa ani ziemniaków, obecnie znowu nie ma mięsa. To był list z Wrocławia. Tłumy ludzi wędrują od sklepu do sklepu za masłem. Ci, którzy te listy pisali, wątpię, żeby zgodzili się z oceną, że żyli w okresie małej stabilizacji.
listy i raporty MSW mówią. Listy i raporty MSW mówią o stanie świadomości społecznej, który możemy porównać do drugiej połowy lat 70. o bardzo wysokim poczuciu społecznej frustracji. Mógłbym przytoczyć inne przykłady z roku 62, 63, 64, 65. Dam tylko wypowiedź towarzysza Wiesława z 17 września 65. Obecnie mamy katastrofalne zaopatrzenie rynku. Mięsa dostarczamy dla ludności mniej niż w 58 roku. Eksportujemy w tym roku 200 tysięcy ton mięsa. My nie wytrzymamy takiej polityki i nie mamy twarzy wobec ludności. Ogołacamy rynek z najlepszych gatunków mięsa. A faktycznie jak ten eksport się liczy? Jaka jest jego opłacalność? Do warszawskich sklepów mięsa dostarcza się na jedną, dwie godziny. Jakieś kiełbaski, salcesony itd. Tak nie można ciągnąć. Ja nie widzę perspektywy, jeżeli tego nie zmienimy. Jest złe nastawienie, rutyna w aparacie. To może nas bardzo drogo politycznie kosztować. Idziemy ku katastrofie, w bagno. Trzeba z tego zdawać sobie sprawę. Badanie optymizmu społecznego. Na zadane przez obo pytanie, jak ocenia pan miniony rok dla naszego kraju, odpowiedziało w 63 roku jako zdecydowanie dobry 5%, w 64 8%, raczej dobry 35%, w 63, w 64 48%. Ani dobry, ani zły 21% w 63, 17% w 64, raczej niedobry 24% w 63, 9 w 64. Zdecydowanie zły 5 w 63 i 1% w 64. Trudno ocenić lub brak odpowiedzi wahał się od 10 do 17%. Rok 64 oceniany był więc znacznie korzystniej z punktu widzenia stosunków krajowych niż oceniany był w tym aspekcie rok 63. Obok pytał także respondentów, czego życzyliby Polsce i w jakich dziedzinach. Najwięcej życzyło dobrobytu, zwiększenia dochodu narodowego 31%, stabilizacji gospodarczej, dalszej odbudowy 22%, sukcesu w przemyśle, zwiększenia produkcji 16%, mądrzejszej polityki rolnej, zmniejszenia obciążeń 14%. W 1968 roku obok powtórnie przeprowadził badanie optymizmu społecznego. Zadane respondentom pytanie brzmiało, czy przewiduje pan, że w ciągu najbliższych 3 lat zmieni się ludziom pod względem materialnym na lepsze? Na odpowiedź, będzie się ludziom powodziło znacznie lepiej, wskazało 8% badanych. Poprawi się trochę, ale niewiele, 31%. Prawie nic się nie zmieni, ani na lepsze, ani na gorsze, 18%. Nieco się pogorszy 9%, będzie znacznie gorzej 7%. Nie miało zdania 27% badanych. Były to wyniki zbliżone do otrzymywanych pod koniec dekady Gierkowskiej. W porównaniu zaś do roku 1970, kiedy optymistów było około 85%, w roku 1968 pełny optymizm wyrażało 4 razy mniej osób. Było natomiast 3 razy więcej sceptyków prorokujących stagnację. Pesymiści zapowiadający pogorszenie warunków dwukrotnie w roku 1968 przekraczali liczbę ówczesnych pełnych optymistów. Powyższe dane potwierdzają oceny budowane na źródłach wykorzystywanych przez historyków, że po pierwsze pod koniec lat 60. nastąpiło zdecydowane pogorszenie nastrojów społecznych charakteryzujące się wzrostem apatii społecznej i pesymizmu. Po drugie, w całym okresie nastroje społeczne nie należały do najlepszych. W roku 1964, który cytowałem, poprawiły się prawdopodobnie wskutek zmasowanej kampanii propagandowej związanej z 20-leciem PRL-u. Po trzecie, to już jest hipoteza, w rzeczywistości nastroje społeczne mogły być znacznie gorsze, ponieważ badania były robione na początku roku kalendarzowego, czyli wtedy, kiedy zaopatrzenie w sklepach poprawiało się i zwykle pod koniec roku czy na początku roku kalendarzowego rośnie społeczny optymizm. Pod tym względem badania z lat 70. są bardziej miarodajne, ponieważ przeprowadzano je co kwartał. Możemy je porównać, wyniki z grudnia czy stycznia danego roku, z wynikami z załóżmy połowy roku. Podsumowując, czy w związku z tym, co zostało przeze mnie do tej pory powiedziane, należy zastąpić małą stabilizację pojęciem małej destabilizacji? Moim zdaniem taka zmiana nie byłaby uzasadniona, ponieważ w latach 60. mieliśmy do czynienia co najmniej dwoma równoległymi procesami społecznymi.
społecznej konformizacji i przystosowania do systemu i cyklicznymi, wręcz permanentnymi falami społecznego niezadowolenia, które skumulowane doprowadziły do marca 68 i grudnia 1970 roku. W związku z tym, no, taki jest mój postulat, że być może powinniśmy znaleźć nowy model opisu epoki towarzysza Wiesława. Dziękuję Państwu.